Refinery West exit sealed. Lockdown in place. Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Aliens vs Predator. Tym razem dostaliśmy się tutaj do tego miejsca. To jest rafineria, tak zwana. I nie do końca pamiętam, co działo się w poprzednim. Aha, w poprzednim odcinku walczyliśmy z królową, tak. Udało nam się uciec po walce z bossem, która w sumie nie była jakoś bardzo trudna, ale no, trochę nas tam poturbowali, tym bardziej, że to jest trudny poziom trudności, więc jakby Danalu udało się za pierwszym razem, więc całkiem spoko. To, że udało się za pierwszym razem, też pokazuje, że ta gra wcale nie jest aż taka trudna, jak się wydaje. No, ale zobaczymy, jakie będą następne bossy, czy bossowie. Uchulor, jasno. Co jest? O nie! Najgorzej! Read me, rookie. I thought I'd lost you back there. I'm riding shotgun. O kuźwa. I can't get a lock on your location. This jungle's dense. No to ładnie. Chyba nie muszę teraz przytaczać imienia stworek, z jakim mamy teraz do czynienia. Każdy chyba go poznaje. To właśnie Predator. Takie rzeczy potrafi zrobić z ludzkim ciałem. No nie jest to przyjemne. Jak widzieliście, potrafi on też sprawiać się niewidzialnym poprzez swoją technologię. Ale właśnie słyszymy jakichś swoich kolegów tam gdzieś walczących z ksenomorfami, więc podejdziemy sobie do nich. Nie wiem, tam na górę chyba muszę iść. Ale sprawdzę sobie, co tutaj mamy. O, mamy tutaj martwe ciało. Mamy oczywiście granaty, co bardzo nam pomoże. Tu coś jeszcze mamy. Mamy jakieś paliwo, o, do miotacza ognia. No całkiem spoko. Aha, to nieźle. Jest fall damage, okej. Czyli zadaje nam obrażenia od upadku. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Okej, mamy tutaj kolegę naszego. I mamy coś tutaj jeszcze. Jakoś działko? Uchulera! Mój kolega! Najgorzej. Tylko nie mój kolega. Zmarł. W smutny sposób odszedł tego świata. Dobra, trudno. Dobra, chyba nie są aż takie poważne to obrażenia od upadku. Można iść o cholera. Może jednak są, bo właśnie. O nie, niedobrze, 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 niedobrze. Zdjęty. Słyszałem jakiś statek gdzieś w pobliżu? Nie wiem. Ale musimy iść tam. Iść w tamtą stronę. A tu na nas czają się obcy. O cholera. To nie będzie przyjemne. Nie wiem, gdzie on jest. Tu jest. Na drzewach się kryją, cholerny. Gnoje. O, trzeba się jakoś przekraść tędy. Zobaczcie, jak czasami nie dojrzę tych obcych, bo oni są naprawdę mocno zamaskowani tutaj. Wy możecie ich widzieć, ja mogę ich nie widzieć. Mogę ich czasami nie zauważyć, ale chyba nie muszę z nimi tak wchodzić w potyczkę. Myślę, że mogę ich ominąć tutaj, bez problemu. Punkt kontrolny mamy, checkpointa, fajnie. I tutaj mamy się udać chyba do tego... O cholera! Ale jaj tutaj jest. O, niezłe jaja, jak to się mówi, haha, ale to nie jest śmieszne. Tylko cringe'owe, dobra, pyk. Rozwalone. I... Gdzieś tutaj cały czas chodzi, gnój. Pluje kwasem! What the fuck? Ej, o cholera. Czekaj, bo nie wiem, gdzie tu są jeszcze ten zamknięte jaja. No, rozwalone. Kurde, oby mnie tu nie zaskoczyli jakoś. Nie wiedziałem, że oni potrafią kwasem pluć. No, to jest nowość akurat. Dobra, mam coś do odpalenia sobie. Ale idą tam za mną, więc pośpiesz się, gościu, bo kurde, jest grubo. Szybciej. Co jest z tym człowiekiem? Siedzi przy tym tyle. To są dobra zdjęty. Czy gdzieś tutaj jest? Nie wiem, nie widzę w ogóle ich. Pyk zdjęty. I coś jeszcze mam zrobić? Jeszcze? A, mam jeszcze coś tutaj wklepać. Dobra. Zhakowaliśmy sobie tutaj jakieś urządzonko. Satelitę. No i mamy sygnał teraz.
żeby się skontaktować z naszymi. Okej. O, i są. Jest, mamy jakieś wsparcie w końcu. Okej. Ktoś do nich strzela. Najwyraźniej. Patrzcie, co się dzieje. O, cholera. O, kurde. Dostali. Okej, niedobrze, bardzo źle. Wychodzi na to, że nasze wsparcie zaliczyło twarde lądowanie, tak zwane. No to musimy się u nich, musimy się do nich dostać chyba jakoś. Znajdź drogę do ucieczki z bagien. Mam pokażoną strzałkę na tym radarze. W tę stronę, ale nie wiem. O, tędy. I tutaj musimy się udać. O, cholera. No nie. Cholerstwo. Nie zauważyłem tego, szczerze. Kurde, nie wiedziałem, jakoś się ukryło tutaj w tych pudełkach. No dobra. Mamy tutaj snajperkę, ale jakoś nie wiem. Mam ten miotacz ognia. Może ten miotacz ognia się bardziej przyda. Mam strasznie dużo amunicji tego miotacza ognia. Nie wiem. Z 900 prawie. Czy więcej nawet niż 900, tak naprawdę. Tych pocisków. Czy tam paliwa. Dobra. Ale dobrze byłoby się uleczyć, kurde. Mam naprawdę mało życia. Okej, musimy biec. Najlepiej jest się bardzo szybko przemieszczać w takich terenach, bo tutaj, kurde, czają się w tych krzakach. Biegnij. Szybko. Gonią mnie. Dobra, lecimy, lecimy. Nie wiem, gdzie mam iść. Pyk. Strzałka mi kieruje gdzieś, kurczę. Nie wiem, tam mam iść? Tam mam iść. Dobra, trochę go chociaż tam. O kurde, ich tu jest. Biegnij. Już nie mam granatów. Sobie przebiegnę, bo nie wiem, czy bym miał szansę z nimi. O cholera, idą dalej. Przynajmniej łatwiej jest ich zdjąć tutaj. Kurde, dobra. Bo nie patrzę się w przód, tylko za siebie. Mógłby stąd jakiś wyskoczyć. Na szczęście mnie wyskoczył. Jeszcze ktoś tam idzie, więc ja się pośpieszę tutaj. Żeby mieć wszystko tutaj. O, tutaj musimy coś sobie naprawić. Bo jak oni tutaj będą wchodzić, no to jak widzicie, jest tu bardzo, bardzo wąskie wejście, więc będą miał ich będą dla mnie łatwym celem. Dobra, musimy sobie coś tutaj podłączyć, tylko że nie wiem, skąd miałbym wziąć jakby zasilanie. Do tego tą baterię taką. Nie wiem, gdzieś tutaj się przebiegnę. Mniejszych. Okej, dobra, czyli w jednym z tych takich mniejszych budyneczków. Czyli gdzieś tutaj? O cholera! No nie, znowu to gówno! Wywalaj! Dobra. Dobrze, że ma to cooldown na atakowanie mnie, bo mnie zabiły już 4 razy. Dobra, tutaj nie widzę tego zasilania. Ale tu gdzieś musi być. O, strzelba. O, to nie, no to strzelba to się przyda. Bardziej, że mam już coraz mniej amunicji do tego. No ta strzelba też jakoś nie szczególnie dużo ma tej amunicji, ale... Do takich malutkich pomieszczeń to uwierzcie mi, że ta strzelba to będzie jak... Kulał. Jak na przykład teraz. Tylko, że kurczę, pytanie, czy będę miał amunicję w niej. Nie, wiecie co, ja mam strasznie mało amunicji tej strzelby, to nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Jak jest tak mało amunicji, nie wiem, gdzie mam szukać tego zasilania. Gdzieś... Mówiła, że w tych mniejszych budynkach, ale ja przeszukałem i jakoś nie widzę tam. Chyba, że jeszcze będzie... W tym... Bo tak, w tym nie ma, w tym nie ma. I w tym też nie widzę. Chyba, że jestem ślepy. Możliwe, że wy już to widzieliście, ja tego nie widziałem. Bo to chyba nie jest to. A tu jest to, dobra! O ja cię, nie wiedziałem, że to tak wygląda. Myślałem, że to inaczej trochę będzie wyglądało. Dobra, zapomniałem, że to zasilanie w taki sposób wygląda. Dlatego ja tak cały czas chodzę i tak, kurde, nie wiedziałem, że to o to chodzi. Ale dobra, dobrze wiedzieć na przyszłość. Już sobie zapamiętam, że tak wygląda to zasilanie. Myślałem, że to będzie po prostu takie leżące, po prostu będzie trzeba to podnieść. A to było wpięte już i trzeba było to wypiąć. O kurde. O
A tu by się przydała strzelba, nie powiem. Ale tutaj tej amunicji do strzelby jest jak na lekarstwo. Mam apteczkę, a propos lekarstwa. I możemy sobie tutaj coś uruchomić. I to będzie prawdopodobnie odpalenie systemu obronnego, może? Albo coś w tym stylu? Ja cię kręcę. Chyba Predator mi pomógł. Okej, jakieś połączyłem jakąś sieć w tym momencie. Okej, dobra, uzyskaliśmy nasze potrzebne jakieś dane stąd. Teraz możemy stąd iść. O cholera jasna. Nie, no chyba sobie kpicie, że muszę z operatorem teraz walczyć. No, to jest niemożliwe. Co, nie powaleni są? W oczywisty sposób nie mam z nim szans. O kurde, jaki ma zasięg tego. Blastera, ja pierdzielę. Dobra, trzeba wybiec stąd. Tu. Dobra, tylko pytanie... Prędy, tędy? Cholera, jest tu gdzieś Predator, najgorzej. Predator jest strasznie ciężki do pokonania. Jest to generalnie, jak obcy był jeszcze całkiem łatwy, tak Predator to już nie jest takie... łatwe do zabicia. Stworzenie. Uwierzcie mi, naprawdę, jak będziemy mieli jakąś walkę z Predatorem, to nie będzie nic przyjemnego. Szkoda, że nie mamy jakichś granatów, by się przydały. No, mamy snajperkę, ale ja nie skuszę się na nią. Okej. Aktualnie cały czas badamy odkrycie tego Waylanda, czyli tego gościa, który był w pierwszej cutscence. Takiej wprowadzając w tym intrze do gry. Więc zobaczymy, co uda nam się odzyskać, jakie informacje. I co z tego wszystkiego wyniknie, ale prawdopodobnie on znalazł jakiś artefakt, który aktywował oczywiście, który przyzwał tą rasę Predatorów. Bo już wcześniej borykali się z obcymi. O cholera. A teraz jeszcze Predatorów mają na karku. Nie jest to łatwa sytuacja, przyznam. Na pewno nie dla ludzi, którzy są tutaj tak naprawdę na najniższym szczeblu pokarmowym, jak to się mówi. W łańcuchu pokarmowego. Gdzieś tutaj jeszcze są, ale w ogóle nie widzę, się tak w te tło wtapiają, że po prostu nie mam pojęcia, gdzie oni są. Cholera, skaczę im przed twarzą. Dobra, tutaj w ogóle jakiś... Co to jest? O, to jest chyba android. Jakiś robot. Bo jest biały. Cholera. Znowu tym kwasem na nie plują. Właściwie, że ja tak nie patrzę na nich, ale wolę ich przebiec, niż mieć z nimi styczność na dalsze. O kurde, co jest? Co jest grane? Jakiś gościu sobie wstał i mnie zastrzelił, what the fuck? Okej. Ten gościu wstał i mnie zabił. To jest android. Kurde, co jest? Android bojowy. Okej, bardzo ciekawe. Mam informację o wykorzystywaniu jakichś androidów, które są nielegalne. Mam strasznie małą amunicję, jak już widzicie w tym, więc... O cholera! Pozwolę sobie zużyć tego trochę. O cholera, ile tu jest? O nie, no to nie ma szans, że mi się to udało teraz. Tym bardziej bez granatów. No, spróbujemy. Nie wiem, ja tu spalę jakoś, czy nie spalę tego? Zobaczymy, czy się da zabić to tym. Najwyżej umrę. Muszę zobaczyć, czy się da to zabić tym. Da się zabić. Okej, to jest dobra informacja dla mnie, bynajmniej. Okej, dobra, umarłem. Wiedziałem, że umrę, ale naprawdę nie spodziewałem się, że będę miał do czynienia z czymś takim. To oznacza, że muszę sobie zmienić tą. Muszę sobie zmienić broń. Naprawdę nie sądziłem, myślałem, że cały czas będziemy mieli do czynienia z obcymi. A tu się z kolei okazuje, że takie coś mamy. No, jest to dla mnie, nie powiem, całkiem zaskoczenie. O kurde, biegnie na mnie, raszuje. Lernik. Ukryje się tutaj. Co jest? Raszuje, patrzcie go. Ignuj. Raszujący. Nie ma. Dobra, spadaj stąd. Dobra, ja rozpieprzam głowę, oni dalej żyją. O kurde, jestem porażony jakimś prądem. Ty, co się tutaj dzieje? Bez głowy biegnie. Menel. Dobra, zabity. Tam jest jeszcze jakiś. Nie sądziłem, że miał do czynienia serio z takimi androidami, dlatego niestety cały czas zbieram amunicję do mojego miotacza ognia, który jednak z obcymi sobie radzi dobrze.
Jednak z tymi androidami to jest ciężko. Strasznie dużo tego paliwa schodzi na te androidy. No cóż, jeśli chodzi na to, że jesteśmy skazani na całkiem małą ilość amunicji. Wiedziemy, że bardzo małą ilość amunicji. Ale udało nam się przejść tą misję. I była ona całkiem ciekawa. Ale jak już tutaj jesteśmy, to sprawdzimy sobie jeszcze kolejną misję. Bo nie chciałbym tak krótkiego odcinka. Dlatego zobaczymy, czy co nas tutaj będzie czekać. Właśnie dostaliśmy się do jakiejś kurde cholernej... do jakiejś kurde kopalni? Nie wiem, czy to jest kopalnia, czy to jest jaskinia bardziej. Chyba jaskinia. Ale taka dziwna. Cholera. Znowu ten android. Dobra, nie chcę wymienić tego na to. Nie chcę do... A mam strzelbę, skąd ja mam strzelbę? What the fuck? Dobra, to ja może jednak sobie wezmę tą snajperkę, bo ta snajperka przeciwko androidom, jak widzieliście już wcześniej, no, sprawuje się lepiej. I ona ma też ten noktowizor taki, ala. Coś tam jest na górze. Nie wiem co. I odnawiamy się amunicję do tego karabinu. To jest też ciekawe. No się co mi się odnawia. Tu coś chodzi. I patrz, jak się kurde w dziury wbił. O cholera, niedobrze. Oni mają takie dziury. To jest niezbyt miła dla mnie informacja. Gdzieś tutaj chodzi. Kurde, w jakieś dziurami się przedostają. Dobra, ja cały czas idę za tą strzałką w lewym rogu. Już widziałem, że gdzieś z tyłu za mnie zeskoczy. Chyba tutaj jest jeszcze jakiś. Dobra, idziemy. Chyba trzeba tutaj dołem zejść. O, pyk, dobra. Teraz straciłem życia, ale sobie odnowimy. Apteczek mam dużo. Tu mam kolejną apteczkę. I mamy... Nie biorę tego shotguna. Bo tutaj mamy otwartą przestrzeń, jak widzicie. I tu na otwartą przestrzeń... Tak jak widzicie, kurde, przyda mi się bardziej ta snajperka. Strzelają do mnie tym kwasem cały czas. Wkurzające to jest. Strasznie wkurzające. Dobra, musimy sobie coś tutaj odpalić, przejście. Znowu sakować. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pahakowanie. Okej, mamy amunicję. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdą do nas. Mamy teraz przetrwać do czasu, aż obejście będzie gotowe? O nie. Nie, nienawidzę takich misji. Przetrwaniem na czas to jest tragiczne. Ostatnia taka misja nie skończyła się za dobrze. Jak pamiętacie, impreza z xenomorfami była... Ostatnia była całkiem mocna i ta też będzie chyba mocna, bo umarłem przez kwas. Ja cię kręcę, dobra. Punkt kontrolny wczytujemy od razu i... O nie! Nie wierzę, dobra. Więc widzimy się, jak już dotrę tam do tego miejsca, bo widzę, że wczytujemy w takim miejscu. Dobra, jestem tutaj już, jak widzicie, w tym miejscu. Odłączamy to ustrojstwo. Zobaczymy, jak się to potoczy. Teraz nie chcę umrzeć od pasu, już serio. Raz zdjęty. Szkoła ładowanie, póki ich nie ma. Gdzieś tutaj jest, ale nie widzę. Boję się, że mi wyskoczy znowu stąd. Trzy hity mniej więcej wchodzą. Kurde, idą kolejni. Raz zdjęty. Szybko, niech to się robi. Naprawdę nie mam dużo czasu tutaj. O, szybko. Teraz wpisujemy sobie tu jakiś kod i odłączamy to. Udało się w końcu to zrobić. Okej. Mamy do czynienia chyba z androidami teraz. Ale... Ja bym sobie już tutaj w tym momencie skończył dzisiejszy odcinek. To byłoby na tyle, jakaś bojowa muzyka się włącza, więc w następnym odcinku będziemy mieli naprawdę niezłą akcję, już od samego początku, więc wyczekujcie. I to znaczy, że ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa, cześć i na razie.